Święty Jan z Maty urodził się w 1160 roku we Francji z rodu szlacheckiego. Już w młodym wieku poczuł pragnienie doskonałego życia. Z pozwoleniem rodziców poszedł więc na pustynię, gdzie rok cały spędził na modlitwie i umartwieniu. Z natchnienia Bożego wrócił do Paryża, gdzie przykładał się pilnie do nauk i otrzymał tytuł doktora teologii. Wyświęcony na kapłana, gdy pierwszą mszę świętą odprawiał, podczas podniesienia hostii ukazał mu się anioł z krzyżem czerwono-niebieskim na białej szacie, a obok niego dwóch niewolników w kajdanach. Jeden biały, drugi czarny. Wkrótce udał się święty Jan na pustynię Valois, gdzie przebywał święty Feliks. Chciał razem z nim wieść pokutnicze życie. Gdy raz siedzieli obydwaj przy źródle, nadbiegł biały jeleń, któremu pośród rogów wyrastał krzyż czerwono-niebieski. Nie było wątpliwości, że Bóg przez te widzenia objawiał świętemu Janowi swoją wolę, ale jaką? Nie wiedział. Udał się więc z świętym Feliksem do Rzymu, szukając rady u papieża. Innocenty III przyjął pustelników łaskawie, a gdy odprawiał mszę świętą podczas podniesienia, takie samo miał widzenie jak Jan w Paryżu. Rozważywszy sprawę, rzekł papież do świętego Jana: Bóg widocznie nie chce, abyś pozostał na pustyni, ale starał się o uwolnienie chrześcijańskich niewolników z rąk niewiernych. Załóż zakon pod wezwaniem świętej Trójcy, który by zajął się wykupem niewolników. Posłuchał święty Jan, wrócił do Francji i na tym miejscu, gdzie ukazał mu się jeleń, zbudował klasztor, do którego wielu ludzi wstąpiło. Zakonnicy nosili białą szatę z krzyżem czerwono-niebieskim. Byli i u nas w Polsce, gdzie nazywano ich trynitarzami. Chodzili oni po kweście, a za uzbierane pieniądze wykupywali niewolników chrześcijańskich jęczących w niewoli u Turków. Dwa razy sam Jan jeździł do Afryki na wykup niewolników. Podczas drugiej podróży opadli go Saraceni na okręcie, gdy już z niewolnikami miał odjeżdżać, i pobili okrutnie, żądając jeszcze więcej pieniędzy. Gdy się przekonali, że ich nie miał, złamali maszt i ster, a żagle podarli. Święty Jan kazał porozwieszać płaszcze zamiast żagli i szczęśliwie do Włoch dopłynął. Święty Jan starał się nie tylko o uwolnienie niewolników z kajdan ziemskich, ale także o uwolnienie grzeszników z kajdan niewoli czartowskiej, prawiąc nauki misyjne, pracując gorliwie w konfesjonale. Miał dar czynienia cudów, nawet po śmierci, która nastąpiła w 1213 roku w Rzymie, ciężko chorzy, dotykając się jego ciała, zdrowie zaraz odzyskiwali.